Kiedy odchodzi taka monumentalna postać jak Umberto Eco, stajemy wobec zjawiska z gruntu ontologicznego. Bowiem odchodzi osoba będąca przestrzenią otwartą, potencjałem nieskończonych możliwości. I następuje moment, kiedy ta osoba, ta struktura otwarta zmienia się w artefakt, czyli w coś, co się już nigdy nie zmieni. Coś, co jest już nam dane na zawsze. Umberto Eco jest ucieleśnieniem i forpocztą całego bogactwa współczesnej kultury włoskiej, która należy do tych powojennych kultur europejskich, które rozwijały się w sposób najbardziej dynamiczny i charakteryzowały się największym bogactwem. Dla nas tutaj być może najważniejszy jest ten aspekt jego działalności naukowej, w którym Umberto Eco tworzy Jung Team pomiędzy badaniami na temat języka a czynnością tłumaczenia. Umberto Eco był czymś w rodzaju praktyka myśli i powiązał przeróżnymi kładkami, które przerzucał w swoich badaniach, powiązał myślenie o języku, badanie języka z teorią przekładu i praktyką przekładu. Czyli z jednej strony mamy te jego wszystkie dzieła semiotyczne, a z drugiej strony zbiór wykładów, które wygłaszał na uniwersytetach w Oksfordzie, w Bolonii, w Toronto pod tytułem Dire la stessa cosa. Po polsku powiedzieć prawie to samo. Były to wykłady o istocie tłumaczenia. Jest on również autorem takich bardzo chwytliwych cytatów na temat tego, że tłumaczenie jest sztuką ponoszenia porażek, że przyszłym językiem Europy jest przekład. Jest to coś, co powinno nas bardzo poruszyć. To praktyczny Jung Team, ponieważ ma się wrażenie, że w czasach współczesnych tłumaczenia uczy się, no tak jak tego filozofowania, pisarstwa, aktorstwa, cudzołożenia, kamienowania itd. Czyli przygotowuje się tłumaczy do zawodu, przyucza się ich do zawodu. Natomiast czyni się to zazwyczaj w oderwaniu od naszej wiedzy, która jest bardzo duża, naszej wiedzy na temat tego, czym jest język, jego istota, jak funkcjonuje ten system znaków, który sami wymyśliliśmy i który dzięki nam ewoluuje. Bez wiedzy o języku tłumaczenie jest czymś niepełnym, ułomnym, oderwanym od istoty samego siebie. I to jest ten aspekt, czy te aspekty najbardziej uniwersalne w życiu i twórczości, badaniach naukowych Umberto Eco. Natomiast dla mnie Umberto Eco jest czymś bardzo osobistym, czy jego osoba i twórczość są czymś bardzo osobistym, z uwagi na to, co było w nich tak bardzo włoskiego. Nie tylko uniwersalnego, ale bardzo włoskiego. Jest taki świetny cytat na temat tego, czym są współczesne Włochy, czy w ogóle czym są Włochy. Włochy są szkatułką. Scatola. Otwieramy tę szkatułkę, widzimy następną szkatułkę. Szukamy dalej. Otwieramy tę drugą szkatułkę. W tej trzeciej szkatułce jest trzecia szkatułka. I idziemy przez kolejne szkatułki, otwieramy je, każda znajduje się w tej poprzedniej. No i w pewnym momencie dochodzimy do tej ostatniej, najważniejszej szkatułki. Otwieramy ją i tam dopiero zaczynają się te właściwe szkatułki. Chyba nikt lepiej w moim mniemaniu nie wyraził istoty Włoch niż Umberto Eco, głównie w swoich powieściach, gdzie zawsze był przywiązany do drogich mu teorii spiskowych,
szukał w nich i w rzeczywistości spiskowej pewnej prawdy o rzeczywistości w ogóle. Zbiór ludzi, którzy mówią o Umberto Eco, jest olbrzymi, natomiast zbiór tych, którzy naprawdę czytali znaczną część jego twórczości, szczególnie tą naukową, jest bardzo mały. Ja kiedyś miałem taki ambitny pomysł, żeby nie należeć do tej drugiej grupy ludzi. I czytałem przeróżne lektury, które właśnie cieszą się małym praktycznym wzięciem. Dzięki temu stałem się chyba jedyną znaną mi osobą, która przeczytała całego Ulyssesa. Zresztą nic nie pamiętam z tego, tylko to, że główny bohater był w pewnym momencie, w pewnym fragmencie tej powieści w wychodku. I niestety musiałem ten projekt bardzo ambitny porzucić. Z uwagi na życie zawodowe, rodzinne, dzieci. I zacząłem odkładać te poszczególne wielkie powieści, których nikt nie czyta, czy wielkie dzieła, których nikt nie czyta, na tak zwaną emeryturę. I niestety tak jest w przypadku również Umberto Eco, gdzie nie mogę się poszczycić ani znajomością z pejzażu semiotycznego, ani teorii semiotyki, ani dzieła otwartego. Czytałem trochę jego powieści. Pamiętam, kiedy wyszła ostatnia jego powieść, polski tytuł Temat na jedną stronę. To było jakoś na wiosnę zeszłego roku. Wracałem wtedy z Rzymu. Byłem na lotnisku Fiumicino i ta książka trafiła w moje ręce. Od razu ją kupiłem. Nie przeczytałem jej po dziś dzień. Jest nietknięta. Ale leży sobie na mojej półce i czeka na tą moją emeryturę. Na tą moją emeryturę, na której zamierzam przeczytać wszystkie książki, których nie czyta nikt albo prawie nikt.